Siemaneczka, Gordianie, tu Morbid. Dzisiejszy filmik jest w formie przypominajki. Otóż chciałbym przypomnieć o tym, że od ponad roku, czyli od sezonu 11, mamy taką możliwość, żeby spowodować, żeby każda broń, która nie ma perka Auto-Loading Holster, czyli możliwości przeładowania się sama, jeżeli ją schowamy, uzyskała na maskę takiego perka. A więc zaczynajmy. Pamiętacie taki karabin fuzyjny Loaded Question? Była to broń, która jako jedyna w grze miała kiedyś perka Reservoirist. Perk polega na tym, że jeżeli mamy pełen magazynek, to nasz kolejny wystrzał będzie miał zwiększoną moc oraz spowoduje, że potworki będą wybuchać. Wspaniale się to paruje z aktualnym modem, z aktualnego artefaktu o nazwie Energy Accelerant, który mimo tego, że nie ma w nazwie, że zwiększa damage do perka Reservoirist, to robi. Drugą wspaniałą cechą, czyli drugim perkiem naszego karabinu fuzyjnego Loaded Question było właśnie Auto-Loading Holster, czyli po schowaniu broń automatycznie się przeładowywała. Jest to duże przyspieszenie naszego gunplayu, ponieważ w każdym momencie, kiedy chcemy, możemy wyjąć Loaded Question i będzie zadowany i gotowy do tego strzału wzmocnionego właśnie z Reservoirist. W aktualnym sezonie występują dwa nowe karabiny fuzyjne. Jest to Null Composer, który wśród perków, który posiada, może mieć właśnie perka włączonego Reservoirist, oraz drugi karabin fuzyjny o nazwie Plug One, który również może mieć perka Reservoirist wśród swoich randomowych rolów, natomiast nie może wylować z perkiem Auto-Loading Holster, czyli żaden z tych karabinów fuzyjnych nie może mieć automatycznego przeładowania się po schowaniu. Natomiast czy na pewno? No i w tym momencie przypominamy sobie o starym perku o nazwie Sympathetic Arsenal. Perk pochodzi z sezonu 11, czyli mamy do niego dostęp już od ponad roku. Występuje on na broniach kinetycznych oraz specjalnych, natomiast w tym przypadku będą nas interesować broni kinetyczne, a w szczególności na pistolecie maszynowym Fiction Fire, którego teraz będę używać. Perk Sympathetic Arsenal polega na tym, że jeżeli zabijemy potworka z broni kinetycznej w tym przypadku i przeładujemy, to wtedy przeładuje wszystkie nasze bronie pozostałe, jakie mamy założone. Tyczy się to nie tylko naszych dwóch fusionów, ale i każdej innej broni, którą możemy sobie zażyczyć. Na przykład Kreatnika, Savage Salvo, który ma bardzo fajne perki, natomiast wśród nich nie występuje perk Auto-Loading Holster, który tak bardzo by się przydał. Tyczy się też wszystkich broni Heavy, możemy wybrać sobie jakiś elektryczny Rocket Launcher do zabawy, który nie ma perka Auto-Loading Holster, a ma za to inne perki, bardzo fajne, na przykład Tracking oraz dwie rakiety, jak w przypadku tutaj Foxa. I stworzy sobie takie combo, z którym będzie posługiwać się dla zabawy. Z możliwością wspaniałego przeładowania automatycznego broni w momencie, kiedy jest schowany, a posługujemy się naszym pistoletem maszynowym z perkiem Sympathetic Arsenal. Możemy przypomnieć sobie też na przykład o egzotycznym shotgunie o nazwie The Ford Horseman, który ma wspaniały potencjał niszczący. Jest to naprawdę bardzo dobra broń, troszkę zapomniana. Możemy stworzyć sobie do pary tutaj set z wspaniałą rakietnicą o nazwie Hazen Vengeance, która ma perka Lasting Impression, dodający 25% do naszych obrażeń oraz perkiem Tracking. Brakuje tutaj tylko tego perka Auto-Loading Holster. Więc seci, które możemy zrobić sobie, to pistolet maszynowy Fiction Fire z perkiem Sympathetic Arsenal, Exodition D Ford Horseman oraz rakietnica. Potencjał bojowy takiego setu jest naprawdę niszczący. Teraz Gładianie. W momencie, kiedy przypominamy sobie o starym perku Sympathetic Arsenal i uświadamiamy sobie, że powoduje on tak łatwą możliwość przeładowywania każdej broni, która nie ma możliwości automatycznego przeładowania, jeżeli jest schowana, to wtedy przychodzą nam do głowy pomysły na kolejne sety, z którymi możemy walczyć, a których wcześniej nie używaliśmy, ponieważ denerwowało nas długie przeładowanie określonej broni. Niektóre broni po prostu mają niską prędkość przeładowania, nie mają perka Auto-Loading Holster i nic się z tym nie dało zrobić, dopóki właśnie nie przypomnieliśmy sobie o tym perku Sympathetic Arsenal. Szanowni Gordianie, jeżeli macie jakieś pomysły na inne sety z wykorzystaniem tego perka, to bardzo Was proszę, zostawcie komentarze w opisie tego filmu. Tak czy siak, na dzisiaj to tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.